Dawid, zapraszam Cię do wspólnego duetu i na pojedynek na serniki. Cześć, witajcie. Hanczak z tej strony. Dzisiaj w studiu Radia SK goszczę dziewczynę, która w ostatnim czasie namieszała nie tylko w polskich stacjach radiowych, ale zdecydowanie jej hit jeden i drugi był przez pewien czas najczęściej graną piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju. Również w Radiu SK bardzo często się pojawiał i świetnie sobie radził i jeden i drugi hit w gorącej dwudziestce. A dzisiaj spotykamy się z powodu ukoronowania z tego sukcesu tych ostatnich miesięcy, czyli z powodu premiery płyty. W studiu Radia SK Bryska. Dzień dobry. Cześć, miło mi bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Miło Cię widzieć. No jakbym Cię mógł nie zaprosić, jak wiesz, tutaj się po prostu właśnie ukazała płyta pod tytułem Moja ciemność. Owoc pracy wielomiesięcznej, jak nie wieloletniej. To w latach liczyć? Nie, no może nie w latach, ale na pewno w miesiącach. W miesiącach. Było dużo, dużo pracy przy tej płycie. No dobrze, ale trochę się zastanawiam, jak oglądam sobie tę okładkę chociażby, skąd ta ciemność, skąd ten smutek? No bo tak naprawdę dużo dobrego się w Twoim życiu, przynajmniej zawodowym, działo w ostatnim czasie, a tu jednak dostajemy album, który jest taki trochę niepokojący, przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo potem zagłębiamy się w kolejnych utworach, ale rzeczywiście, wiesz, już sam ten tytuł i nawet wydanie tej płyty trochę sprawia jakieś tutaj, wiesz, wątpliwości, co się dzieje u Bryskiej, dlaczego jednak ciemność? To znaczy ogólnie Moja ciemność to jest taka płyta, która opowiada o takich moich skrytościach. Jestem introwertykiem i trochę tych skrytości mam, więc ta płyta zawiera dużo i smutnych, i wesołych historii, więc jest tego po prostu dużo i te skrytości mam nadzieję, że fani będą mogli sobie po kolei z każdym utworem odkrywać. Ale introwertyczna to nie znaczy, że smutna i przerażona, też wystraszona tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Nie, natomiast na pewno tak jakby duży natłok i pracy, i wywiadów, i spotkań z ludźmi, z fanami, to na pewno dla introwertyka jest duże wyzwanie. No właśnie, ty powiedziałaś już kiedyś w jakimś wywiadzie, chyba też nawet u nas w studiu, że jakby ta cała otoczka nie do końca cię interesuje, że gdyby można było to odciąć, to byś to zrobiła i gdybyś jakby nie musiała, to byś tu do mnie nie przyszła dzisiaj. No to znaczy, może nie tak, żebym nie przyszła, bo bardzo mi jest miło się z tobą spotykać. Dlatego tak zadałem to pytanie, żeby to usłyszeć. Dziękuję bardzo. Tak, ale to jest też tak, że po prostu na pewno takie wydarzenia mocno krępują, bo to jest dużo po prostu, zazwyczaj dużo ludzi, też trzeba cały czas jednak utrzymywać ten kontakt, a ja później po prostu jak wracam do domu, to jestem tak wydrenowana energetycznie, bo ja całą energię po prostu oddaję do ludzi. Czyli na przykład gdyby dzisiaj ktoś Ci zaproponował, wiesz, takie rzeczy związane bardziej z życiem gwiazdy, celebrytki niż piosenkarki, nie wiem, udział na przykład w Tańcu z Gwiazdami czy w jakimś innym reality show, to Cię nie interesuje? To znaczy, czy to by Cię przerosło? Myślę, że wolę oglądać i czerpać tak jakby rozrywkę z oglądania, jak inni to robią, niż jakbym miała sama to robić. Chociaż tańczyć lubię. I przy tej płycie też można trochę potańczyć, tak, bo ona można. Jest bardzo taneczna, chociaż jak się człowiek zagłębi w niektóre teksty, to rzeczywiście jest ta warstwa ciemna trochę. Tak, no jest trochę smutku, jest trochę radości, jest trochę utworów bardziej tanecznych, trochę takich, żeby sobie pomyśleć i porozkminiać różne rzeczy, więc to jest fajne dlatego, bo każdy będzie mógł znaleźć po prostu coś dla siebie. W dużej mierze te płyty już znamy, bo tak naprawdę wypuszczałaś te single jeden po drugim w pewnym momencie, można powiedzieć, i one tutaj na tej płycie się oczywiście znalazły, ale jest też parę utworów, które dopiero można odkryć i na przykład moją uwagę przykuła też Guma balonowa. Tak, guma balonowa. I tak się zastanawiam, właśnie wsłuchując się trochę w tekst gumy balonowej, czy to jest trochę na bazie jakichś doświadczeń, że się poczułaś kiedyś jak taka guma balonowa, czyli ktoś, kogo ktoś inny, nie wiem, wyzuje tak, i się jej pozbędzie? Tak, to znaczy no, guma balonowa powstała w ogóle, napisałam ten tekst po prostu tak jakby po rozstaniu, ale ta piosenka ogólnie dotyczy też takich po prostu relacji nawet ze znajomymi, że często po prostu jest tak, że oddajemy z siebie wszystko, a później po prostu ludzie tak jakby to biorą od nas i później nic tak jakby nie dostajemy w zamian, więc jesteśmy wyrzuci
i wyrzuceni. Nie boisz się trochę, że wchodząc w świat show biznesu, artyści też są czasami trochę jak takie gumy balonowe w dzisiejszych czasach, tak, że dzisiaj jest się na szczycie, a za chwilę jakby przychodzi ktoś inny? Trochę tak jest. To na pewno jest dla wielu artystów trochę przerażające, że tak naprawdę tworząc muzykę cały czas jesteśmy też wystawiani na wzrok ludzi i myślę, że też często jesteśmy oceniani, więc to też wygląda tak, że po prostu na pewno ludzie się pojawiają i artyści tak samo i znikają. Natomiast no, mam przynajmniej taką nadzieję, że ja tak szybko nie zniknę. Na razie jesteś na absolutnie wznoszącej fali. Zresztą jeszcze zanim się ta płyta ukazała, taka długo grająca, to wiadomo, że wcześniej dostaliśmy od ciebie epkę i za tą epkę już zostałaś i przez fanów, ale też przez branżę doceniona, chociażby nominacją do Fryderyka jako debiut. To taka wiadomość, która zaskoczyła? Tak, strasznie mnie to zaskoczyło. Ja w ogóle nic nie wiedziałam, bo ja jakoś tak nie śledziłam tych nominacji do Fryderyków i było tak, że zadzwonił do mnie mój menadżer i mówi, że mi gratuluje. Ja się zastanawiam, ale czego on mi gratuluje? Mówi, że jesteś nominowana do Fryderyka. Ja mówię, Boże, w życiu bym nie pomyślała, naprawdę. Więc to jest na pewno ogromne wyróżnienie, no i mega mnie to cieszy. 29 kwietnia gala Fryderyków, także spotkamy się tam, mam nadzieję, że będę mógł ci pogratulować tej pierwszej, no ważnej w sumie nagrody. Takiej od branży, więc to jest takie poklepanie po ramieniu trochę, że jesteś, wiesz, przyjęta. No naprawdę, to jest niesamowita sprawa dla mnie i do dzisiejszego dnia w to nie wierzę. A powiedz mi, kto ci powiedział kiedyś, bo wyczytałem to w którymś z wywiadów, że śpiewasz jakbyś miała kluski w gardle. O Jezu, to było na jakimś castingu, nie pamiętam, chyba do jakiegoś właśnie muzycznego programu. Ale usłyszałam tam parę miłych słów na temat swojego głosu i właśnie to, że śpiewam, jakbym miała kluski w gardle albo jakbym się dławiła, więc no... Ciekawe, co dzisiaj ta osoba czuje, jak widzi, jakie odnosisz sukcesy. Ale to cię nie... Właśnie, czy takie zdania, takie też komentarze, które podejrzewam gdzieś też się mogą pojawiać, wręcz może oceniające, krytyczne, może nawet hejterskie czasami, czy to cię przytłacza i ty to odchorowujesz, czy już nauczyłaś się z tym w ogóle funkcjonować? To znaczy myślę, że to po prostu zależy też od dnia i od tego, w jakim jestem gdzieś tam wewnętrznie stanie, bo to też jest czasami tak, że czasami w ogóle tego do siebie tak nie biorę, a czasami każdy taki komentarz bardzo mnie gdzieś tam uderza i odchorowuje to przez kolejne dni. Natomiast jak byłam tak jakby na początku swojej drogi muzycznej, no to mocno mnie to uderzało i też było tak, że często demotywowało po prostu. I w ogóle uważam, że tak jakby takie słowa kierowane do młodych artystów często właśnie zamiast motywować, bardzo demotywują i zabijają te takie iskierki, które w nas są, więc to jest dosyć smutne. A czy pisanie piosenek jest jakąś terapią w takiej sytuacji? Jest, zdecydowanie jest terapią i to mi bardzo pomagało też podtrzymywać tą motywację, żeby dalej wierzyć w siebie i tworzyć. No i dzięki temu jestem teraz, gdzie jestem. W studiu Radia SK między innymi, co mnie bardzo cieszy oczywiście, ale również. Dobrze, powiedziałaś, że jesteś introwertyczką, to już ustaliliśmy i to wiemy, że jakby nie lubisz tego rozgłosu, ale z drugiej strony na przykład jak sobie zerkam na ten album i słucham go, no to nie poszłaś za takim modnym ostatnio trendem, że nagrywa się duet z kimś na przykład, że zaprasza się gości na swój album. Oczywiście są producenci, którzy bardzo znani, którzy zremiksowali niektóre z twoich numerów, ale jakby wokalnie na przykład nie pojawiają się goście, czyli nie wiem, nie chciałaś odwracać uwagi od siebie, rozpraszać tej uwagi, to był celowy zabieg, żeby nikogo nie zapraszać, czy po prostu nie czułaś, nie widziałaś nikogo takiego, kto mógłby, nie wiem, w jakiś sposób ubarwić jeszcze ten album? To znaczy, to ogólnie było tak, że po prostu te piosenki powstawały tak jakby solowo, więc w sumie to nawet chyba nie było przemyślane, że tych gości nie ma. Na razie po prostu jeszcze nikogo nie zaprosiłam. Natomiast myślę, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał ze mną stworzyć taki duet, to ja też bardzo chętna jestem do współpracy, więc pewnie na przyszłym albumie może coś takiego się pojawi. Ja ogólnie jestem bardzo na to otwarta. A masz swoje takie marzenia? Z kim byś chciała pracować? Tak, no oczywiście jest bardzo dużo artystów, których podziwiam całym swoim sercem. I mam nadzieję, że może kiedyś się zgodzą na duet, na przykład Dawid Podsiadło. No możesz powiedzieć nawet do kamery, wiesz, potem mu wyślemy i po prostu, wiesz, powiemy, że padło, więc... Więc tak, Dawid, zapraszam cię do wspólnego duetu i na pojedynek na serniki.
Na serniki? Tak. No tak, bo a ja nie wiedziałam, że ty pieczesz serniki. O Jezu, bo ja, Dawid, to oczywiście, wiem. ja uwielbiam piec. W ogóle nie tylko serniki, ale to no z Dawidem, no to sernik. A z rodzynkami czy bez? No ja lubię rodzynki w serniku. Znaczy, to jest zdanie, które myślę, że najbardziej z całego wywiadu może podzielić publiczność. Tak jest. Tak. Ale ja absolutnie też jestem tak z rodzynki. Tak samo jak płatki i mleko, tak. Czyli płatki do mleka, czy mleko do płatków? W moim przypadku mleko do płatków. A ja też tak robię. Dobrze. Uff. No to jednak, się dlatego zgadzamy. Się tak dobrze rozumiemy. Absolutnie. A jak macie inne zdanie, to piszcie w komentarzach, ale tragedia. Trudno. Wróćmy do muzyki jeszcze na trochę rzeczywiście, bo po to się spotkaliśmy. To jest ta płyta Moja Ciemność. Jesteś też po paru już takich pierwszych koncertach, po takiej mini trasie koncertowej, kiedy mogłaś sprawdzić ten materiał, te piosenki też na publiczności. Jak ta próba wyszła, twoim zdaniem, w twojej ocenie? Ogólnie to było niesamowite doświadczenie, w ogóle spotkanie z fanami, zagranie swojej twórczości na żywo, bo to jest też tak, że ta energia w ogóle na koncertach jest zupełnie inna niż na przykład jak się nagrywa w studio, czy też jak się czyta w ogóle komentarze. I spotkanie takie na żywo z fanami to jest w ogóle najlepsza rzecz na świecie, że mogę ich przytulić, porozmawiać z nimi. Było też parę takich sytuacji, że na przykład weszła dziewczynka na scenę i zaśpiewałyśmy razem, więc to było takie mega, mega fajne doświadczenie. Ale to powiem ci, że teraz cię słucham i jak na osobę, która podaje, mówi, że jest introwertyczna, no to jednak jesteś bardzo otwarta do publiczności. To nie jest tak, że chowasz się trochę, no tak jak na początku, wiadomo, w ogóle nie pokazujesz twarzy, teraz już pokazujesz, ale że chowasz się za jakąś ścianą i tak naprawdę robisz swoje i uciekasz. To znaczy ja w ogóle przed koncertami dostaję drgawek i to takich, trzęsę się jak galaretka, strasznie się stresuję i w ogóle tak jakby wyjście do ludzi, jak widzę ile jest ludzi na sali, to po prostu mnie to tak stresuje, dostaję strasznych ataków paniki, ale później jak już wychodzę i widzę na przykład w pierwszych rzędach takich uśmiechniętych ludzi, którzy przyszli, żeby ze mną tam być i tam mi machają i w ogóle to jest tak niesamowite i to tak w ogóle jak kompletnie zapominam o tym, że jest jakikolwiek stres i później dostaję słowo toku, zaczynam gadać i już jest w ogóle... Czyli ten pierwszy moment najgorszy. Tak, pierwszy moment jest tak jakby w ogóle zanim wyjdę, bo wtedy ja sobie wyobrażam różne scenariusze i to mnie chyba najbardziej przeraża, że coś się może wydarzyć, a później to już po prostu leci i żałuję, że już ten koncert się skończył. To a propos koncertów, pojeździsz trochę teraz z tą płytą? No mam nadzieję, że tak. Na pewno dodamy do setlisty utwory z tej płyty. No i mam nadzieję, że może jakaś trasa taka płytowa też się pojawi. Trzymam kciuki. Widziałem cię na razie raz, mam nadzieję, że nie ostatni. No ja też mam nadzieję. Ale jeszcze jedno pytanie tutaj mi się przypomniało, ponieważ ostatnio spore zamieszanie wywołało pewne zdjęcie, które też trafiło do sieci, a mianowicie Bryska obok Dody. Tak. Co to za znajomość, co to za współpraca? Bo rozumiem, że to zawodowe jakieś ścieżki się wam połączyły. Tak, to znaczy ja w ogóle... Był po prostu taki, powiedzmy to, obóz songwriterski, na którym były tworzone po prostu piosenki do albumu Dody i tam właśnie współpracujemy razem z nią po prostu nad piosenkami do albumu. No i zostałam zaproszona do tej współpracy, co było dla mnie oczywiście ogromnym wyróżnieniem, więc tak jakby mega się cieszyłam, że mogę tam być. No i się właśnie tam poznałyśmy i napisałyśmy parę piosenek razem, więc czyli co na nowym album trafią, czy to jeszcze nie jest do końca pewne? No być może jedna na pewno trafi, druga nie wiem czy trafi, ale, no, ale spodobało jej się, więc mam nadzieję, że to nie koniec też, że to nie koniec współpracy. No dobrze, to życzę ci w takim razie kolejnych sukcesów, nie tylko songwriterskich, ale w ogóle z tą płytą też. Zobaczymy jak fani ją przyjmą i jakie drogi otworzysz. Trochę sobie tak myślę, że... jak posłuchałem tej płyty, że możesz odebrać pewnej innej artystce taki tytuł trochę księżniczki elektro, popu w Polsce. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Ale, nie mam pojęcia. Nie, ale czujesz się trochę właśnie, że jakby przecierasz trochę jakby nowy szlak. Jakby trochę wiesz, jakby, bo to jest taki trochę elektropop, ale taki, którego jeszcze chyba mam wrażenie w Polsce nie było. No mam nadzieję, że jest to coś nowego, bo... No, staram się tak jakby tą muzykę tworzyć w taki sposób, żeby też ludzi ciekawiła i zawsze też, żeby miała w sobie coś świeżego, ale to też jest tak, że teraz, no nie wiem, no, mam nadzieję, że jednak jest w tej mojej muzyce coś takiego, co ludzi ciekawi i przyciąga.
Zachęcamy oczywiście do posłuchania. Moja ciemność Bryskiej jest już dostępna. Może jeszcze na koniec, już na sam koniec wyjaśnijmy, bo to też czasami widzę, że różni nawet prezenterzy w radiach mówią. Jedni odmieniają Bryska Bryskiej, inni Bryska Bryską i tak dalej, i tak dalej. Jak powinniśmy Cię odmieniać, deklinować? Jak deklinować Bryską lub Bryskę? No właśnie. Tak, to ogólnie Bryska jest przymiotnikiem, więc Bryskiej to jest poprawna odmiana, bo to jest tak, że... Miałem rację, wygrałem. Tak, bo to jest tak, że ogólnie tak jakby Bryska pochodzi od słowa, tak jakby, którego użyłam w BFF, że jest mi brysko, czyli smutno, czyli jest to po prostu przymiotnik, więc tak, Bryskiej jest poprawną formą deklinacji. Więc dzisiaj mieliście program nie tylko muzyczny, ale poniekąd kulinarny, bo mówiliśmy też przez chwilę o serniku tak. I też polonistyczny, także pozdrawiamy profesora Miotka. Bardzo Ci dziękuję i życzę Ci mimo wszystko właśnie, żeby Ci tak brysko nie było, no, żebyś jednak po premierze tego albumu jakby cały czas była zadowolona i uśmiechnięta. Bryska, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję bardzo za zaproszenie, było mega miło.